Podsumowanie kampanii jutro. Dziś lubuscy parlamentarzyści zaprezentowali list Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta RP, do rolników i mieszkańców wsi. Kandydat w liście przypomina postulaty i obietnice, jakie przez ostatnich 5 miesięcy kierował w stronę polskiej wsi. Chodzi m.in. o ochronę polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców, czy wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Ochrona rolników przed nieuczciwymi działaniami ze strony wielkich sieci handlowych. Jerzy Materna, jeden z koordynatorów kampanii wyborczej Andrzeja Dudy na ziemi lubuskiej, podkreśla, że działacze partii zaangażowani w kampanię odnieśli sukces. Jeszcze kilka miesięcy temu nazwisko Duda nie było kojarzone z wielką polityką. Dziś ten człowiek ma poważne szanse zostać głową państwa. Jeszcze 4-5 miesięcy temu przed konwencją to praktycznie Duda był nierozpoznawalny i mówili o polityku trzeciego rzędu. Poseł liczy również na wysoką frekwencję. W jego opinii w niedzielę do urny może wybrać się nawet 70% Polaków uprawnionych do głosowania. W pierwszej turze było 50%, że jeżeli pójdą ci, którzy mówili, a dużo mówiło, że w drugiej turze pójdzie, to jest szansa, że będzie piękny wynik. I o to by było, żeby były pełne komisje i miały co robić. Jutro o 12:30 na zielonogórskiej starówce działacze Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zakończą kampanię. Interesy Rzeczypospolitej.